do tego miał przy sobie fotografa swojego, nie poprosił ich, żeby to oni sfotografowali i sfilmowali ów właśnie gest, kiedy ksiądz Tomasz Olejnik najpierw tu po kieszeniach, a później tu. I tu pan komornik odbiera i pan komornik znika w mojej celi, gdzie spałem i się rozpłynęło. A jeszcze warto wiedzieć, że pan komornik został uprzedzony, że cela jest pod, że pomieszczenie jest pod całodobowym monitoringiem, więc dlatego powodu mami, że tak powiem, domagać się, żeby ten filmik zniknął, skoro został uprzedzony o tym, że monitoring w celi jest. W związku z czym zdawał sobie z tego sprawę, nie ma nic do ukrycia, to rozumiem, i w związku z tym nie powinno mu zależeć, żeby filmiki zniknęły. Stanowią dowód rzeczowy, jak pokazuje się, otrzymywał od księdza Olejnika relikwie ze świętą Faustyną i z księdzem Popiełuszką. Ciekawe, co z nimi zrobi. Ręka rękę myje, ręka rękę kryje. Relikwie z siostrą Faustyną i z księdzem Popiełuszką. Rozumiem, że pan komornik teraz tak przed tymi relikwiami. Ciekawe, czy do księdza Popiełuszki zwraca się księże Jerzy, czy panie Jerzy Popiełuszko.